Siemanko, tu Kamilion, witam was serdecznie i zapraszam na kolejnego vloga z pracy. Lecimy z tym! Dzisiaj jesteśmy w Leiden, w mieście, z którego pochodzi artysta muzyczny Armin van Buuren. Jeżeli interesujecie się muzyką i sceną trance, no to powinniście go znać, bo to jest jeden z najbardziej utytułowanych muzyków na świecie. I no właśnie pochodzi z tego miasta, gdzie ja teraz jestem, a my sobie tutaj budujemy tutaj taki właśnie budynek. A moje zadanie na dzisiaj będzie, no właśnie zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tu jest mój sprzęt. Taki oto paleciok. No i tutaj z góry, tam nie wiem czy widzicie, tam jest dźwig. No i ten dźwig na to miejsce będzie spuszczał palety z bodajże cegówkami albo z jakimiś materiałami. A moje zadanie to będzie po prostu odpiąć paletę z dźwigu, wsadzić na paleciaka, no i przewieźć na odpowiednie miejsce. Tam mam zaznaczone, wiem gdzie mam zawozić, także prosta sprawa. Więc co, czekamy na pierwszą paletę i lecimy z tym. To jest na razie pierwsza misja z rana. Na pewno nie ma tego tyle, żeby robić przez cały dzień. Dlatego zaraz tutaj poczekam, aż zacznie się jakiś ruch, aż palety zaczną być opuszczane. No i następna scena to już będzie, jak robota będzie wrzała. Ok, towar mamy już dostarczony na miejsce, teraz nowe zadanko, tu mamy rusztowanie, a pod rusztowaniem, zobaczcie, jest syf. No i trzeba ten syf usunąć, bo rusztowanie też będzie usuwane. Także no nie będę tego nagrywał, szybko to zrobię i lecimy dalej. Zobaczcie, tutaj kolejna fajna lokalizacja. Nie jestem na jakimś zadupiu, także na przerwie znowu można wyskoczyć gdzieś do jakiegoś sklepu. No i zobaczcie, tutaj samo miasto. Tak. Jesteśmy w Leiden, pozdro Armin van Buuren, elo! Właśnie się skończyła kolejna przerwa, no i teraz jest małe zamieszanie, ponieważ nie wiem gdzie jest mój forman, no i nie wiem co dalej robić, także będę sobie zamiatał tutaj w kółko, zamiatał z miejsca w miejsce, aż przyjdzie i mi powie co robić. Także co, ja się biorę za zamiatanie, a my się zaraz widzimy w następnej scenie. No i zobaczcie, z podrusztowania wszystko ładnie zniknęło. Tutaj spod tego rusztowania tak samo. Tutaj sobie osobno oddzielamy deseczki. Wszystkie osobno segregujemy. Słuchajcie, zbliża się już trzecia godzina, więc zaraz będę kończył. Tutaj jeszcze na koniec tego dnia chciałem tylko dodać, że ten projekt ogólnie jest dużo mniejszy niż ten w Amsterdamie. No i jest dużo spokojniej, ponieważ jest tu jeden outfooder, mam swojego brygadzistę. No i tutaj dostaję zadanie, nikt mi nie przychodzi, nikt mi tu nie marudzi. Przyjdą za jakiś czas, sprawdzą tylko czy jest gotowe. Jak jest gotowe, to teraz powiedzą dalej co robić. Także jest większy luz.
Wydaje mi się, że mógłbym polecić mniejsze projekty, ponieważ na tych dużych zawsze jest mnóstwo ekip, paru outfitterów, oni się nie zgadzają, tam nie ma komunikacji, jeden mówi, żeby to zrobić, drugi się, że czemu nie tamto zrobione, no i ogólnie jest masakra, a tutaj jest luzik. Mamy dzisiaj nowy dzień, nowe misje, pierwsza misja, widzicie te pustaki tutaj, muszę je ogarnąć, muszą być zostać przetransportowane do kontenera, no a następnie będziemy robić wały przeciwpowodziowe, a raczej waliki przeciwpowodziowe z cementu, żeby nie zalało windy, także będzie się działo. Zapraszam do oglądania, lecimy dalej. No i jak widzicie, za mną jest już pełen kontener pustaków, także misja wykonana. Teraz idziemy zaraz zobaczyć, co będzie następnego do roboty. Nie jestem pewien, czy będziemy robić te zapory wodne, mini zapory wodne obok windy, czy znajdą coś nowego. Na budowie to jest tak, że czasami mówią ci, że za 2 godziny będziemy coś robić, a za 2 godziny okazuje się, że będziemy robić coś innego. Także dowiem się. No i co? Lecimy z tym. Zobaczcie, jak tutaj wszystko zalało przez noc. Wczoraj padał deszcz. Wszystko tutaj mokre, całe korytarze. Masakra. No i ogólnie powiem wam, że te małe projekty mi się chyba bardziej podobają. Jak się ma gorszy dzień, to łatwiej się schować. Łatwiej gdzieś coś przyściemniać, przejść z miejsca na miejsce. A jednak na dużych projektach pracuje dużo ludzi, każdy patrzy na ręce. Także no, ja osobiście preferuję małe projekty. Pamiętajcie, że do takich prac, jakie wam właśnie teraz pokazuję, właśnie między innymi ta praca, czyli głównie chodzi o budowlankę, potrzebny jest wam certyfikat VCA. To jest coś na podobę polskiego BHP. No i takie coś jest bardzo łatwo sobie wyrobić tutaj w Holandii i to wyrabiamy w języku polskim. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział filmiku o VCA, to zapraszam na kanał. Tam znajdziecie w zakładce wideo właśnie filmik o VCA i dowiecie się szybko w 5 minut, jak to zrobić, jak to wygląda i do czego to jest potrzebne. No i tą robótkę, którą miałem robić z samego rana, te wały przeciwpowodziowe, a raczej waliki, będę robił właśnie teraz, już jest koniec dnia, jestem po ostatniej przerwie. Zobaczcie, mam tutaj przygotowany cement. I zaraz wam pokażę, jak to ma wyglądać, no i jak to będzie wyglądało, jak to skończę. Więc co, lecimy! Tutaj taczki z cementem, a tutaj zrobiłem taki przykładowy, mały oddzielacz suchości od mokrości. Zobaczcie, tak sobie idzie tutaj, cyk, aż dotąd. A po co jest to potrzebne? Ano po to, że za niedługo ma być kontrolowana winda, ma ją oddawać do użytku czy coś takiego. W każdym bądź razie nie może być tam żadnej wilgoci, nie może być żadnych kałuży, żadnych mokrości. Dlatego właśnie w ten sposób staramy się oddzielić wodę od tej windy, żeby ona się tam nie dostała. No i zaraz sobie przelecę wszystkie pięterka, pooddzielam tą wodę, porobię te małe wały cementowe, małe waliki. No i co? I pewnie się będzie kończył dzień. Zaraz będzie zdemontowane i będziemy mogli kłaść cement. A tutaj mamy silos. Właśnie się cement ładuje do taczek. Zobaczcie, zaraz się naładuje i będziemy robić zapory wodne.
Akcja Murosz, Tynkosz, Akrobata zakończona. Teraz znowu się zabieram za prace porządkowe, kolekcjonowanie palet, zbieranie pustaków, wywożenie do kontenera, także raczej troszkę cięższa, brudniejsza i niefajna praca. No ale co? Taka jest głowa. Ja ogarniam dalej, tego wam nie będę pokazywał, no bo tutaj nie ma za wiele co pokazywać. I co, widzimy się w następnym ujęciu. Dzisiaj jest piąteczek, piątunio, kończymy ten tydzień. No i moje pierwsze zadanie jest posprzątać rusztowanie. Zobaczcie, za mną to jest rusztowanie, muszę je posprzątać, ponieważ będą je rozkładać, będą je składać całe to rusztowanie. Zniknie stąd za niedługo, dlatego musi być posprzątane. Więc co, ja się zabieram do roboty, nie będę wam pokazywał, po prostu zbieram małe rzeczy. No i mam kolejne zadanko, zaraz wam pokażę. Tutaj za mną, zobaczcie, jest okno, tutaj jest parapecik. No i na tym parapeciku jest taka folia, więc musimy ją zdemontować. I te nity, które są w tym drewnie, też musimy się ich pozbyć. Zaraz wam szybko pokażę i lecimy dalej. Zobaczcie, tutaj na parapeciku jest taka folia. Tutaj mam nóż do tapet, więc muszę przejechać tutaj, tutaj i tutaj. Następnie ściągnąć to i zobaczcie, tutaj są takie nity, raz, dwa, trzy, cztery, i ich musimy się pozbyć w taki prosty sposób. Cyk. I nie ma nita. Okej, mordeczki, teraz muszę się wam przyznać, że od przerwy do przerwy nie zrobiłem nic. Chodziłem, szukałem roboty, szukałem tutaj mojego formana, czyli brygadzisty. No i jak go znalazłem, no to on też sobie tam stał z innym pracownikiem. No i praktycznie całą lekcję przebimbaliśmy. Piąteczek, piątunio, lubię piąteczki. No i tutaj mamy teraz taki plac. Zobaczcie, tam już jest drewno poukładane. Całą folię pozbieraliśmy. No i to jest piątek, czyli będzie takie bardziej ogarnianie. No i ogólnie chciałem wam podziękować za oglądanie, jesteście niesamowici, dziękuję za wasze reakcje, staram się też odpowiadać filmikami na ciekawe komentarze, tak jak na przykład VCA, jeżeli jeszcze nie widzieliście filmiku Wszystko VCA w 5 minut, to zapraszam do obejrzenia, jest on na głównej stronie w zakładce wideo, możecie sobie oglądnąć. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no to zapraszam, czerwony przycisk na dole, subskrybuj. No i tak, a na dzisiaj to wszystko, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i widzimy się już w następnym vlogu. Hello!